cykl wykładów mistrzowskich jest pomyślany jako przestrzeń spotkania, więc głównie te wykłady będą adresowane do środowiska naukowego, akademickiego, zarówno dla wykładowców, pracowników, uczonych, jak i dla studentów, doktorantów. Chciałbym, żeby się taka przestrzeń spotkania stworzyła, gdzie tym gruntem do spotkania jest wspólne szukanie prawdy. Oczywiście chcielibyśmy pokazać, że w tym wspólnym poszukiwaniu prawdy, uprawianiu nauki jest też przestrzeń zajmowana przez ludzi głęboko wierzących. Ksiądz profesor Halik jest uczonym filozofem, co warto może podkreślić. Mniej jest teologiem, jest filozofem. Ma niesłychaną zdolność czytania rzeczywistości, też odczytywania znaków czasu i odczytywania, tak myślę, sytuacji Kościoła w dzisiejszym świecie. No a sam jest też rektorem Kościoła Akademickiego w Pradze. Pradze, która jest jednym z najbardziej sekularyzowanych miast na świecie. No on w tym mieście przygotował do chrztu 2,5 tysiąca dorosłych ludzi. To znaczy, że jego świadectwo jest przekonywujące. Na to spotkanie nie przyjeżdża, by kogoś przekonywać wprost do wiary. Myślę, że nie spotkamy się w tym wykładzie z uczonym teologiem, tylko z filozofem, który jest też świadkiem wiary. Natomiast pewnie chciałbym, żeby następni wykładowcy niekoniecznie bywali duchownymi, więc mam wielką nadzieję na to, że kolejny wykład będzie miał pan profesor Krzysztof Meissner. Potem mam następne pomysły w głowie, ale może nie będę ich objawiał, bo nie chcę ich spalić, ale chciałbym, żeby byli przedstawiciele nauk ścisłych i nauk humanistycznych i rzeczywiście autorytety w gronie, czy mistrzowie z grona na przykład historyków. Lista może być długa. Za każdym razem chodzi o to, żeby było spotkanie, daj Boże, jakoś jednak cykliczne świata akademickiego, w którym Kościół wypełnia nawet taką, nazwałbym, rolę służebną, to znaczy stwarzamy przestrzeń do spotkania nie po to, żeby od razu uprawiać jakiś prozelityzm, tylko stwarzamy przestrzeń do spotkania. To spotkanie jest wartością samą w sobie, a jeśli przy tej okazji czegoś się jeszcze wszyscy razem nauczymy, no to to jest coś zupełnie niesłychanego, bo jak mówił Tomasz z Akwinu, każda prawda przez kogokolwiek powiedziana pochodzi od Ducha Świętego. Bardzo zapraszam serdecznie na pierwszy wykład mistrzowski 19 listopada o godzinie 19. Ksiądz profesor Tomasz Halik będzie mówił o synodalności, czy nie jest ona czasem nową reformacją. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam.